Witam ponownie. Wydaje mi się, że teraz obraz z kamery jest widoczny, przynajmniej na próbach był widoczny. Nie zgadniecie, co było problemem. Nie bardzo mi się to chce wyciągać, nie wiem, czy to się uda, albo jeszcze jest ryzyko, że obraz zniknie, ale mam huba, z którego mam podłączony przez USB tą kamerę, która pokazuje tu obraz i między innymi tą płytkę tu. No i byłem w szoku, bo oczywiście wiadomo, USB w Windowsie jest spieprzone, więc jak miałem kłopoty z kamerą, to wyłączyłem USB z huba, włączyłem z powrotem, nic to nie dało. Ta płytka cały czas działała poprawnie, dało się wgrywać soft, więc wykluczyłem problemy z hubem. Co się później okazało? Jak odłączyłem samego huba i podłączyłem z powrotem, nagle magicznie obraz pokazał się na tej kamerze USB podłączony do tego huba. I kto mi teraz wmówi, że to jest problem sprzętu? To jest ewidentny problem Windowsa. No ale przejdźmy do sedna sprawy. Pokazywałem, że jest tam zrobiona rzecz taka nieładna, czyli że gdy następuje przerwanie, to w tym przerwaniu blokujemy na czas odbioru danych po i kwadracie program. No, można manipulować poziomami przerwań, ok, ale powiedzmy, nie każdy ma ARMA, ma jakiegoś starego VRA i tam może zapomnieć o poziomach przerwań. Chodzi tu o ideę, czyli można to zrobić inaczej. Jak widzicie teraz, odbiór danych odbywa się na przerwaniach, czy to od DNMA, czy od przerwań. Taka transmisja, która jest wywołana, ona powoduje po zakończeniu przerwanie. I tu sobie obejrzymy tą funkcję. O, tu mamy. Tak naprawdę to jest w tym momencie niepotrzebne. A przepraszam, to jest funkcja odbioru, znaczy koniec nadawania, tu mamy koniec odbioru. W momencie jak odbierzemy te dane, to możemy sobie zapisać tu w na przykład bezpośrednio te dane, czyli pomijając tu jakieś operację, możemy sobie tą daną po prostu skopiować do jakiejś zmiennej. Tu ja poczyniłem trochę więcej, czyli zapamiętuję poprzednią wartość i po odczycie koreluję z tym, co znowu odczytałem, dzięki czemu w tej zmiennej tu pojawiają się tylko informacje o danej, która uległa zmianie. No, niestety Windows lubi sobie mieszać. Tak, wrzucimy tu nowy softcik. Niestety trochę cierpliwości, bo nadal mam ten stary komputer, który był kiedyś nowy. Ciekawe, na ile to przyspieszy, jak wymienię sprzęt jutro, a druga rzecz, na ile to starczy, na ile te nowoczesne dyski SSD i tak dalej
na ile to wystarczy. Ten komputer mi służył w miarę dobrze 5 lat. Ostatni rok to no gehenna po prostu. No i teraz tu widzicie, jest ładowanie, tak. Kto ma Nucleo, to wie, co znaczy takie miganie czerwono na zielony. No i wystartował, widać jakieś tam przerwania. A nie, to jeszcze stary soft. O. Teraz ruszył nowy. No i sobie zobaczmy, jak to wygląda. No, tu mamy czas obsługi przerwania, ile jest blokowane przerwanie, czyli te 215 mikrosekund. A teraz zobaczcie. 25, czyli mamy 10-krotny zysk. Jak to ogólnie funkcjonuje? No tak samo jak poprzednio, czyli jest przerwanie od zdarzenia na PCF-ie, czyli jest wywoływana ta funkcja tu. Ona uruchamia tu odczyt, akurat przez DMA, no może to być przez przerwania, tylko jeżeli mamy wolne DMA, to lepiej korzystać z DMA. Naturalnie przy niedużym obciążeniu to nic to nie zmieni, ale przy większym, gdy mamy jakieś transfery, na przykład 3 megabity, no to już DMA wtedy pokazuje, co ono potrafi. I w chwili, kiedy skończy się komunikacja, ten odbiór, wtedy ta dana tu jest prawdziwa, bo gdybyśmy ją odczytali zaraz po wywołaniu tu w tej funkcji, to oczywiście odczytamy jakąś wartość, powiedzmy, przypadkową. Tak można ją traktować, a właściwie poprzednią, od poprzedniej transmisji. Tu sobie oczywiście ustawiam flagę, z której później w programie głównym korzystam, abym mógł wyświetlić te dane, które przyszły. Jak widzę, że flaga ustawiona, zmieniam z powrotem na skasowaną i wyświetlam, co tam się wydarzyło, co się zmieniło. Naturalnie to jest tylko jakiś tam przykład, ale jak widzicie, nawet w takim skrajnym przypadku, kiedy w czasie transmisji, tak, tu mamy transmisję do układu PCF i w czasie tej transmisji następuje zmiana stanu jakiegoś pinu wejściowego, to oczywiście może sobie to zmienić, może to nastąpić wcześniej, później, jak to lubi. Zachęcam do prób. Pokażę wam, gdzie to zmienić. O, tu. Tu możecie sobie zmienić, kiedy ma nastąpić to zmiana tego pinu, czyli wystąpienie warunku przerwania. Akurat ja sobie ustawiłem w momencie, kiedy jest transmitowany tutaj już nie adres, a dane, ale możemy tak na szybko, to tak zmienię to, na przykład można się domyśleć, że będzie w czasie transmisji adresu. W innym momencie będzie kasowane to przerwanie, ale jak zauważycie, nie będzie zgubione. Najlepiej oczywiście, jak ktoś chce się pobawić, to wesprzeć mój kanał lub postawić kawę, otrzymacie kody, cały projekt i można sobie tutaj robić próby doświadczenia, jeżeli ktoś nie wierzy, nie wie, jak to działa, to
metodą prób i błędów, z czego się na pewno nauczy. To jest jedna z metod nauki prób i błędów. Może nie najlepsza, zwłaszcza jak uczymy się na własnych błędach. Ja wolę się uczyć na cudzych błędach w miarę możliwości. No nie zawsze tak się da. O, chyba wystartował nowy soft. I tu powinniśmy zobaczyć w tym momencie tą zmianę już dużo wcześniej. No i coś oczywiście nie działa. A, już wiem, co jest kłopotem. Widzę, że soft jest cały czas ładowany. No jestem zbyt niecierpliwy. Dopiero został załadowany. O, i powinienem tu sobie ustawić na to zdarzenie. Będzie tak samo, jak było wcześniej. No i zobaczcie, przerwanie następuje tu w czasie wysyłania adresu. Tak jak to pokazywałem wcześniej, przerwanie jest kasowane po sygnale potwierdzenia ACK. Nieważne, czy to chodzi o odczyt, zapis danej czy adresu, ale przerwanie nie jest gubione, tak? Zobaczcie, tu następuje wejście do obsługi przerwania. I mamy tu odczyt danej dla niezorientowanych. Ostatnią daną, którą się odczytuje, master jak odczytuje slave'a, gdyby to czytał 10 bajtów, to te 9 bajtów miałoby ACK, a ostatni ma brak tego ACK, bo w ten sposób master mówi, że już odczytuje ostatnią daną, więcej nie będę czytał. To jest takie trochę według mnie na wyrost, bo później następuje warunek stopu, który tu macie zaznaczony tym czarnym kwadratem. Dla niezorientowanych zielone kółko to jest warunek startu. Czyli widzicie, nic nie gubimy, żadne dane nam się nie gubią. Obsługa przerwania jest bardzo krótka. To, co oczywiście to przerwanie uruchomi, to już druga sprawa. Jeżeli używam tekstu DMA, no to procek praktycznie nie jest obciążony. On jest trochę spowolniony przez DMA, to dobrze widać przy operacjach z jakąś tam grafiką, komunikacją z układami graficznymi, czy nawet z innymi WS2812. Czy 2.8.13, teraz też one się są popularne. Ale to już nie jest istotne, czy DMA, czy i kwadrat, przy takich niskich transferach. Zakończenie komunikacji powoduje to nam zapis do tego bajtu, change, jak to? Tu by trzeba podejrzeć, change PCF, informacji tym, jakie bity uległy zmianie. To jest właśnie to, co tu jest wyświetlane w tym miejscu. Raz w postaci binarnej, raz w szesnastkowej. Kod programu oczywiście dla osób wspierających jest dostępny bez żadnych opłat. Proszę pisać na maila
nie ma problemu, ten kod będzie udostępniony, natomiast inni niestety będą musieli wyłożyć jakieś tam pieniądze na kawę. No i oczywiście otrzymają to dużo później, bo film dla wspierających jest dostępny dużo wcześniej. Na razie, no przez te różne zawirowania z moim zdrowiem i problemami ze sprzętem, to te różnice czasowe są rzędu jednego dnia czy dwóch, ale kiedyś, kiedy nie było z tym kłopotu, te różnice były rzędu tygodnia, a nawet więcej. Także warto wspierać, aby otrzymywać te kody szybciej. Można szybciej się z tym zaznajomić, pobawić, popróbować. No i mam nadzieję, że tu osoby, które mi zarzucały, że ja mówię, jakie złe jest Arduino, a nie pokazuje, że można lepiej, to myślę, że teraz już takich głupich wypowiedzi nie będzie. Z góry dziękuję za wsparcie, za lajki. Lajki są bezkosztowe. Komentarze też, a jednak promują ten kanał. No i z góry dziękuję za coś takiego. Nawet z góry dziękuję za złe lajki i złe komentarze, bo one też promują ten kanał. Do usłyszenia, mam nadzieję, za niedługo.